Szef władz obwodu ługańskiego Serhii Hajdaj poinformował, że wciąż trwają zacięte walki o kontrolę nad Siewierodonieckiem. Rosja skierowała tam wielu rezerwistów z innych pozycji i próbuje przejąć pełną kontrolę nad miastem. Ukraińcy kontrolują obecnie między 40 a 60% miasta, ale linia frontu zmienia się z dnia na dzień. Sky News informuje, że wojska rosyjskie ostrzeliwują ulice z czołgów i karabinów maszynowych, a rosyjska artyleria strzela w bloki mieszkalne, fabryki i przedsiębiorstwa. Brytyjski premier Boris Johnson złożył w piątek niezapowiedzianą wizytę w Kijowie. Spotkał się z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. To druga wizyta Johnsona w Kijowie od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Moja dzisiejsza wizyta w środku tej wojny ma na celu wysłanie jasnego i prostego przesłania do narodu ukraińskiego. Wielka Brytania jest z wami i będziemy z wami, dopóki ostatecznie nie zwyciężycie. Dlatego też zaproponowałem prezydentowi Zełenskiemu nowy plan szkolenia wojskowego, który może zmienić oblicze tej wojny. Brytyjski rząd w ramach programu trwającego 120 dni może przeszkolić 10 tysięcy żołnierzy ukraińskich. Premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że Ukraina przedstawi plan odbudowy w lipcu. W jego ramach każdy kraj partnerski będzie odpowiadał za określony region lub przemysł. Dania zgodziła się już na przejęcie odbudowy Mikołajowa, kraje bałtyckie obwodu żytomierskiego, a Portugalia odbudowy ukraińskich szkół. Rosyjski holownik Wasylij Biech został zatopiony przez ukraińską armię. Użyto dwóch pocisków Harpun. Holownik transportował amunicję i żołnierzy na okupowaną wyspę Węży. To pierwszy raz, gdy Ukraina informuje o zniszczeniu rosyjskiego statku rakietami dostarczonymi przez kraje zachodnie. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.